pieczony batat, marynowana wołowina i sos na winie, ale nie na tej zasadzie, że co się na winie, tylko na porządnym winie Madeira. Butla wina w ręce, ale pić nie będę, tylko pokażę Wam, jak przygotować rewelacyjny sos z wina zainspirowany podróżą właśnie do Madery i wizytą w Blendis, takiej uroczej manufakturze produkującej właśnie te wina. Zaczynam od przygotowania marynaty mięsa. Kilka ziaren pieprzu rozcieram, ale nie tak super mocno. Pieprz ma być wyczuwalny. Do tego dwa całe ząbki czosnku razem z łupinami, bo w nich jest też mnóstwo aromatu. I też jest tak, nie rozcieram, tylko mocno uderzam. Do tego liście laurowe, coś czego nie używałem do marynowania wołowiny nigdy, ale faktycznie zostawiają super, super aromat. Też lecą do marynaty. Dalej jest dosyć standardowo, bo trochę rozmarynu oraz taka solidna szczypta soli. Wszystko porządnie ubijam, ale nie rozcieram. To nie ma być taka super gładka marynata, tylko mieć takie ciekawe, po prostu lekkie aromaty. Połowa marynaty na jedną stronę. Nacieram to wszystko. Wołowinę z sosem Madeira podam z pieczonym słodkim ziemniakiem, które też są bardzo popularne na Maderze. Dlatego odpowiednio wcześniej zawijam go w folię, przyprawiam wcześniej też. Przyprawiam solą, pieprzem, skrapiam odrobiną oliwy. Wskakuje do piekarnika na około 30-40 minut. Wszystko zależy od tego, jak jest duży. Mięso musi sobie poleżeć jeszcze 30 minut, żeby się zamarynowało. Ja może jednak spróbuję tego wina, żeby się przenieść razem z Wami do Blendis na Maderze, gdzie pokażę Wam trochę więcej, jak to wszystko wygląda tam na miejscu. Hello! Hi! I'm Pia Pondua. Bon dia. Bon dia. Rita, nice to meet you and welcome to Blendis Wine. Hello, Rita. Yes. It's the brand, it's a family that established in Madeira in 1811. We have already the seventh generation of the family. It's wow. The owners wow. of the company, yes, okay. Blendis family. Shall I have a look around? Wow, it's beautiful, extremely beautiful. Yeah. Yeah, I love this old architecture. Barrels and we are actually in the middle of the city, really, yes, with 700,000 liters of wine aging here. So it's like you know, like a bank. Yeah. And now, Piotr, we get to the best part of this visit, which is the tastings. So we're going to start the tasting with the 10-year-old Sercial, which is the dry Madeira, and Sercial we recommend to have with the dried fruits. Dried fruits, pink in the color. Yes, po prostu. Smakuje jak kompocik, po prostu w ogóle nie czuć tutaj alkoholu. To jest niebezpieczne moim zdaniem. Just to let you know, Piotr, I mean these wines have 19% of alcohol. 19, yeah. 19. So the next one is going to be the Vourdalho, the medium dry. So you see, the color is deeper. In terms of visual aspect, yeah. It's different from Sercial. Other suggestions you could have with that Vourdalho is, for example, seafood starters. Oysters, yeah. Perfect with a medium dry, so yeah. Very delicate. Yes. To, co teraz się dzieje w ustach, jest cudowne. So now we're getting to the sweetest styles, really. So it's the Buell, the medium sweet. It's the most balanced wine in terms of sugar and acidity. How are you called? Cheers? Saúde. Salud. Saúde. Saúde. What about in Polish? How do we say? Na zdrowie. That your good health. For good health. Okay, good. Yeah. Yeah. And the chocolate. 70% cacao. Good. Yes. Po trzech kieliszkach już jest cudownie. Już naprawdę zabawa jest wesoła. Zostało nam ostatnie wino, najsłodsze, the sweet one. Yeah, but you will see the same as number three. Number three. The acidity at the back, so the freshness it gives at the back. Really. It's really full sweet, rich, yeah. Yes, full rich. And the cake. Cake. And the idea is to have both in your mouth, so. Mm. 200% of sweetness. Very sweet, rich cake, and the sweetest wine. But it fits perfect, yeah? Yeah. It's really
after four of glasses, I feel that it's 90%. Don't forget 90% per glass. Per glass. To jest to, słuchajcie. Co prawda to nie Blendys, ale też jest świetnej jakości. Stek już sobie odpowiednio poleżał, myślę, że nabrał aromatów. W piekarniku siedzi sobie batat, piecze się, którego chcę podać razem z tym stekiem. Muszę teraz zdjąć całą tą marynatę, która mogłaby się spalić, ponieważ za chwilę trafi stek na taką gorącą patelnię. Dały po prostu tutaj niesamowity aromat. Solidną patelnię rozgrzewam na maksa na dużym gazie. Ja zawsze używam klarowanego masła, ponieważ ono w kompozycji po prostu jeszcze z tymi aromatami da naprawdę rewelacyjny smak. Nie smażcie na oliwie z oliwek. Dlatego wrzucam taki solidny kawałek klarowanego masła i rozprowadzam go po całej powierzchni patelni. Spójrzcie na to, patelnia zaczyna się dymić i masło po prostu po nim pływa. Delikatnie układam steka na środku patelni. Zostawiam go na 2-3 minuty, tak żeby się porządnie obsmażył z jednej strony. Nie przyprawiam już, ponieważ przyprawy były wcześniej w marynacie. Uważaj, bo ci pryśnie na kamerę. Po około 2 minutach steka obracam i ta sama historia. Pozwalam mu się porządnie obsmażyć, delikatnie ruszam patelnią, żeby olej objeżdżał po prostu dookoła to mięso, żeby je porządnie przysmażał. Dotykając będziecie mogli wyczuć, czy ono już jest trochę ścięte i twardsze, czy też ciągle takie bardzo miękkie jak to teraz. Gdy druga strona jest już obsmażona, zmniejszam temperaturę. Teraz smażę z prawej, z lewej po dosłownie 30 sekund, tak żeby stek doszedł w środku, ale też żeby nie spalić, nie przypalić którejś strony bardziej. Zaraz ten stek będzie gotowy. Będę mógł zabrać się za przygotowanie sosu. Okej, ja myślę, że już nawet zdejmuję tego steka na kilka minut, żeby wszystkie soki, które się ruszyły podczas smażenia, wróciły na swoje miejsce. Inaczej jakbym go zaczął kroić, wszystko co w nim dobre wypłynęłoby i straciłbym te wszystkie smaczne rzeczy. Super prosty sos właśnie z wykorzystaniem tego, co jest na patelni, czyli też mnóstwo dobrego aromatu. Porządny chlust madery. Tyle wystarczy. Alkohol oczywiście odparuje, ale zostawi nam na patelni mnóstwo smacznych aromatów. Spójrzcie, widać, że ma bardzo dużo cukru, bo się aż zaczyna ten cukier karmelizować. Płynący karmel. Zmniejszam temperaturę. Och tak, teraz już nie ma alkoholu i zostały nuty z tej marynaty, ale też mnóstwo ciekawych rzeczy, o których jest właśnie napisane na tej butelce, ponieważ tutaj właśnie proponują, żeby to połączyć z mocnymi deserami, z czekoladą lub z kawą i też kawałek takiej gorzkiej czekolady wykorzystam do zrobienia tego sosu. Także dosłownie taki kawałeczek dodaję na patelnię i wszystko mieszam. Czekolada doda jeszcze ładniejszego koloru, troszeczkę wszystko zagęści. Tak, ten aromat. Idealna konsystencja. Kroję go w takie plastry, które ułożę na batacie, a całość poleję sosem. Rewelacja. Wyciągam tego pieczonego batata, połówkę takiego solidnego, rozduszam, żeby zrobiła się takie łoże pod steka. Kawałki steka układam na batacie i całość polewam tym sosem zrobionym na winie Madeira. No dobrze, nie po to się człowiek tak natrudził, żeby tylko to oglądać, ale też żeby skosztować. Także mięso, kawałek, trochę batata, sos. Mocne, wyraźne mięso. Czuć tą marynatę, ale też odrobinę gorzkiej czekolady. Sos jest taki słodko-gorzki. Do tego ten słodki batat. Kurde, super, no. Dajcie subskrypcję. Będzie dużo, dużo więcej tego wszystkiego. Dużo sosu. To wino. Czuć. No właśnie.